Wszyscy siedzą w domu, nie chcą się strzyc. Żony wysyłały do mnie swoich mężów po nieudanych eksperymentach. A tak gościa ciachnął, że kurczę, prawie się wykrwawił. Kij od czasu do czasu głaskać. Bardzo miłe to jest, no. Chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnych i ciekawych zawodach, ale boisz się zadać głupie pytanie? Wszystkie głupie pytania zadamy profesjonalistom za Ciebie, a oni powiedzą Ci, jak naprawdę wszystko wygląda. Oglądasz 10 głupich pytań. Siema, jestem Marek, jestem barberem, pracuję w zawodzie od około 2 lat, ale ogólnie hobbystycznie zajmowałem się tym i jakieś 12 lat już strzygę ludzi, tak? Kto wymyślił? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, ja nazywam po swojemu, bo ja jestem samoukiem, więc nazywam po swojemu fryzury. Nie, nie sprzedajemy, bo męskie są zbyt krótkie, więc do niczego się nie przyda. Chyba, że ktoś sobie chce do brody zalepić, bo mu brakuje. Uszy? Nie, nigdy. Chyba, że włosy w uszach. Tylko. No, czasami maszynka no, może złapać tam, jak ktoś ma delikatną skórę, ale zazwyczaj maszynki są zabezpieczone w taki sposób, że nie. Nie ma szans, żeby zaciąć. Jak ktoś ma wysokie ciśnienie, to trochę tryska. Ale jak ktoś, to nie. Jak mu się nie podoba, no to niech zmieni barbera, tak? No, ja czasami tak zdarza się, że klient weźmie i na przykład właśnie no coś mu się tam nie spodoba, no ale na przykład wróci, tak? Ponieważ no daje drugą szansę, ale dużo właśnie jest takich, co na przykład nawet ci nie powiedzą o tym, tylko wyjdą i już nie wrócą. Ponieważ no można naprawdę komuś krzywdę zrobić, no nawet podciąć, nie wiem, żyłę czy coś, no może się wykrwawić po prostu. Były takie przypadki. Były tutaj w warszawskiej szkole barberingu. Musieli pogotowie wzywać, bo kurczę, tak gościa ciachnął, że kurczę, prawie się wykrwawił. Nie, tylko nogi i plecy czasami. Ale to już pod koniec tygodnia, już po całym tygodniu takiego stanu. Często korzystam dlatego z masaży. No, są organizowane kursy barberskie, tak, ale no, czy tam uczą dobrze? Miałem paru dzieciaków, którzy wyszli z takiego kursu, zapłacili naprawdę duże pieniądze i naprawdę, no, nic fajnego się nie nauczyli i musiałem ich doszkalać. Więc no, tak jak mówię, są po prostu kursy. No, najlepiej samemu sobie wyrobić własną technikę, własny styl, tak, a nie brać się, nie patrzeć na tą teorię, którą przekazują im, kurczę, na tych kursach. No i oczywiście nie oglądać filmów na YouTubie i gdzieś tam nie zżynać jakichś dziwnych rzeczy, tylko po prostu samemu wziąć i pomyśleć, tak? Tak się rodzi, wiesz, no pomysł z artysty, tak? W głowie, a nie przez YouTube'a. Na pewno trzeba mieć do tego jakiś dryk, tak? No bo to jednak, no... Pamiętam podczas zamknięcia przez tego COVID-a, żony wysyłały do mnie swoich mężów po nieudanych eksperymentach, czyli to jednak, no... Nie każdy ma do tego rękę, tak? Ile może zarabiać? No jeśli jest dobrym barberem i klient będzie do niego wracał, no to może zarobić bardzo dużo, tak? Około 6-7 tysięcy, tak? No jeśli ktoś jest tak kiepski, no to raczej po prostu robi, bo robi, nie rozwija się ani nic, no to będzie stał na tej takiej kwocie 3-4 tysięcy. No teraz jest trochę gorzej, ponieważ wszyscy siedzą w domu, nie chcą się strzyc, no to kurczę, no około 60% spadku klientów. Po tym, jak cię ostrzyże, jak cię przyjmie, jak się będziesz czuła podczas wizyty u niego. Ponieważ no, tutaj nie chodzi tylko o ostrzyżenie, ale też o same przyjęcie go, same porozmawianie z nim, kurczę, no po prostu stworzenie mu takiego klimatu, żeby on mógł się zrelaksować, tak. Przynajmniej ja tak robię, tak, no, nie wiem jak tam inni, no inni zauważyłem, że to są też tacy, co biorą i wiesz, na cicho, kurczę, opierdzielą i pyk, wypadł, co nie? Dlaczego rozmawiam? No wiadomo, no poprzez rozmowę klient bardziej ufa tobie, tak? Jednak to jest jakiś taki, taka cegiełka do tego, żeby on wracał, tak? Bo czasami nawet możesz go, nie wiem, źle ostrzyć, może mu się nie spodobać. Następny raz przyjdzie i powie, że na przykład tu było źle, ale wróciłem do ciebie, bo się fajnie z tobą rozmawia. Wiele razy słyszałem takie coś. Bardzo miłe to jest, no. Minimalny zestaw? No kurczę, minimalny, no to... nożyczki i grzebień. Ale no nie, jednak ta maszynka musi być, tak? No, czyli nożyczki, grzebień, maszynka. Można pracować. No. Rozwój. No to najpierw musi znaleźć sobie miejsce, czyli salon.
Następnie musi wziąć i nałapać tych klientów. No a później leci, tak? No i wiadomo, no trzeba tam jednak no, trochę z tym duchem czasu iść i po prostu te nowości jakieś wyłapywać, tak? Bo niektórzy sobie tego pragną, tak? Podczas wizyty. No to tak jak mówiłem przedtem, żeby po prostu sami brali sobie, wyrabiali swój własny styl i żeby po prostu nie patrzyli się na teorię. No i oczywiście niech nie skupiają się tylko na fryzurach i strzyżeniu, ale też po prostu na chorobach skóry i tak dalej, tak? Ponieważ klient bardzo często oczekuje takiej pomocy, na przykład podczas gdy dostaje potówki, to gdy mu włosy wypadają, czy na przykład ma nie do końca zarost, tak? Czyli ma jakieś plamki, gdzie mu nie rosną, tak? Czyli no, takimi rzeczami się zainteresować. Ja polecam wziąć sobie kartacz, wrzucić do samochodu, jeśli ktoś nie ma samochodu, to do kieszeni jakiś malutki i od czasu do czasu głaskać, żeby pobudzać te cebulki. Paru znajomym poleciłem to i naprawdę jest sukces. No bo nie, bo wiadomo, reklamują jakieś tam te preparaty na porost i tak dalej, ale nie, to nic nie daje. To nic nie daje. Zapraszam do mnie na wizytę. Marek Wallace Barber. Dwóch ziomeczków. Chciało się najarać ziołem. No i poszli do swojego dealera. No ale dealer niestety, no pusty. Ale mówi do nich, słuchajcie. A czekaj, było trzech ziomeczków, nie dwóch. Było trzech ziomeczków. No i mówi tak, słuchajcie, znam takiego typa, że tyle jara, że pierdzi baką. Oni, no kurczę, no dobra, no idziemy. Nie? No i poszli tam do tego gościa, faktycznie dread, broda, normalnie cały, aż kurczę bierze i paruje tym ziołem. No i wchodzi jeden do pokoju, lufa w dupę, buch. Wychodzi uśmiechnięty, la la la. Wchodzi drugi. Nie? Znowu lufa w dupę, buch. Wychodzi taki zmulony, taki najarany. Wchodzi trzeci, wychodzi taki cichy. Oni, ty, co się stało? Kometa.